Muito bem. Bardzo dobrze. Então, vocês estão acordadinhos, todo mundo, sim? Jesteście wszyscy obudzeni? Tak, tak, tak. E eu digo sempre de estar tranquilo, porque quem vejo que está dormindo, digo que está no repouso do Espírito, então fico tranquilo. Ja zawsze mówię, żebyście byli spokojni, bo jeśli widzę, że ktoś śpi, to myślę, że ma spoczynek w Duchu Świętym, więc jestem spokojny. Isso mesmo. Então, vamos trabalhar ainda pouco? Więc popracujemy jeszcze troszkę? Tak. Todo mundo tá com a Bíblia? Wszyscy mają Biblię. Isso, então, vamos ver o que acontece quando nós decidimos de poder viver o relacionamento entre nós. Więc zobaczymy, co się dzieje, kiedy my decydujemy się, by żyć w relacji między sobą. Vamos fazer um passo a mais. Postawimy krok dalej. E vamos todo mundo procurar João. I wszyscy poszukajmy Ewangelii Świętego Jana. Otwórzmy na Ewangelii Świętego Jana. Rozdział 21. Versículo de 1 até 8. Od 1 do 8 wersetu. O padre pode ler novamente esta palavra de Deus. Poprosimy, aby ksiądz po raz kolejny przeczytał to Słowo Boże. Assim faz um pouco de exercício, pároco. Tak, o padre. Ksiądz będzie miał trochę ćwiczenia. 21. Jan 21. 1 até 8. Od 1 do 8. Prontos? Todo mundo encontrou? Sim. Ótimo, vamos ficar de pé. Możemy wszyscy powstać. Vamos escutar a palavra de Deus. I posłuchajmy Słowa Bożego. Para poder mesmo entrar na compreensão daquilo que Deus quer dar para nós hoje. W zrozumienie tego, co Bóg pragnie dać nam dzisiaj. 1 do 8, Panie. Potem Jezus ponownie ukazał się uczniom nad Jeziorem Tyberiackim. Ukazał się zaś w następujący sposób. Przebywali tam wspólnie Szymon, Piotr, Tomasz, zwany bliźniakiem, Natanael z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza i jeszcze dwóch innych jego uczniów. Szymon, Piotr powiedział do nich: idę coś złowić. Rzekli mu: i my pójdziemy z tobą. Wyszli więc i wsiedli do łodzi, lecz tej nocy nic nie złowili. Gdy nastał poranek, Jezus stanął na brzegu jeziora, lecz uczniowie nie poznali, że to jest Jezus. Jezus zapytał ich: dzieci, nie macie nic do jedzenia? Odpowiedzieli mu: nie. On zaś polecił im: zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a złowicie. Zarzucili więc, a nie mogli jej już wyciągnąć z powodu mnóstwa ryb. Wtedy uczeń, którego Jezus miłował, powiedział do Piotra: to jest Pan. Skoro tylko Szymon Piotr usłyszał, że to Pan, nałożył ubranie, bo był rozebrany, i rzucił się do jeziora. Pozostali uczniowie przypłynęli łodzią, ciągnąc sieć wypełnioną rybami, ponieważ nie byli daleko od lądu, tylko około 200 łokci. Słowo Boże. Obrigado, padre. Dziękujemy, księże. E vamos então ver passo depois do outro esta palavra de Deus. Będziemy krok po kroku patrzeć na to Słowo Boże. Uma vez que entendemos que devemos viver no amor de Deus. Jeden raz, kiedy zrozumiemy, że powinniśmy żyć w miłości Bożej. No amor trinitário. W miłości Trójcy Świętej. Vamos ver o que acontece na nossa vida. Zobaczymy, co się wydarza w naszym życiu. Teniamo sempre presente particular. Miejmy zawsze obecny ten szczegół. Che normalmente non si dice ao povo. O którym zazwyczaj nie mówi się. E os evangelhos.
Ewangelie foran sempre escrito, były zapisane non somente para poder narrar os fatos di Jesus, nie tylko by zrobić narrację wydarzeń z życia Jezusa, mas os evangelistas foram solicitados de escrever os evangelhos. Ale ewangeliści chcieli zapisać Ewangelię? Porque tinham as comunidades que eles tinham formado, as primas comunidades cristãs. Ponieważ mieli wspólnoty, które oni założyli, pierwsze wspólnoty chrześcijańskie. Que estavam vivendo como nós vivemos momentos lindos e momentos difíceis. I oni żyli tak, jak też my to przeżywamy, momentami trudnymi, momentami pięknymi. Naquele tempo, por exemplo, tinha o Império Romano, né? W tamtym czasie na przykład było Imperium Rzymskie. Os judeus que não aceitavam os cristãos. Żydzi, którzy nie akceptowali chrześcijan. E os primeiros cristãos eram perseguidos. I pierwsi chrześcijanie byli prześladowani. Então vivia no medo. Więc żyli w lęku. Não, Jesus tinha prometido que ele teria chegado, mas de fato não chegava. Jezus obiecał, że on powróci, ale nie powracał. Então, estas situações que eles viviam, de fato também nós vivemos. Więc to są sytuacje, które oni przeżywali, ale tak naprawdę my też je przeżywamy. Por exemplo, o fato desta pandemia do COVID, né? Na przykład fakt tej pandemii COVID-a. No, que bloqueou tanto no mundo inteiro. Który zablokował cały świat. Milhões e milhões de pessoas que morreram. Miliony, tysiące osób, które zmarły. Situações difíceis. Trudne sytuacje. Né? Medo. Lęk. Solidão. Samotność. Todas situações que nós vivemos, mas que também as primeiras comunidades cristãs no outro modo viviam. Wszystkie sytuacje, którymi przeżywamy, ale też inne wspólnoty chrześcijańskie to przeżywały. Então, os evangelistas tenta de responder a estas dificuldades. Więc ewangeliści próbują odpowiedzieć na te trudności. Lembrando as respostas que Jesus dava na frente da dificuldade da realidade humana. Przypominając odpowiedzi, jakie Jezus dawał wobec trudności w życiu ludzkim. Então, em toda a vida de Jesus você vê Deus que dá uma resposta na frente das dificuldades, więc das doenças, życiu, dos sofrimentos que o povo vive. Widzimy, jak Jezus daje odpowiedzi wobec trudnych sytuacji, cierpień, chorób, którymi żyją ludzie. Também, agora nós iremos ver particular. Także teraz my zobaczymy ten szczegół. Vamos juntos lendo. Razem będziemy czytać. Depois disso. Potem. Depois de quê? Po czym? Depois de quê? Po czym? Vamos ver, depois de quê? Zobaczmy, po czym. Estamos no capítulo 20. Depois de quê? Vão vendo a palavra de Deus. Jesteśmy w rozdziale 20. Zobaczcie słowa Boże. Todo mundo participe comigo. Wszyscy niech biorą udział razem ze mną. A palavra de Deus diz, depois disso. Słowo Boże mówi, że potem. Isso, depois de quê? Po czym? Alguém quer me ajudar para responder? Czy ktoś chce mi pomóc odpowiedzieć? Está dormindo todo mundo? Czy wszyscy śpicie? Boa noite. Dobranoc. Dobranoc. Depois de quê? Po czym? Pequenina, depois de quê? Po czym? Depois da ressurreição? Depois da ressurreição. Po zmartwychwstaniu. Este é particular muito importante. To jest coś bardzo ważnego. Jesus aparece. Jezus pojawia się, objawia się. Aos 12. 12. Tá? E a palavra de Deus diz assim. E Słowo Boże mówi tak. Não sei que tipo de verbo vocês na Bíblia usam. Apareceu ou se manifestou? Apareceu. Apareceu. Na Bíblia de vocês está escrito Jesus apareceu aos apóstolos. Na vossa Bíblia está escrito Jesus ukazał się apostołom. Tak?
Na verdade, a tradução não é justa. Ale to tłumaczenie nie jest odpowiednie. Porque o verbo grego non è apparecer. Ponieważ czasownik grecki to nie jest ukazać się. Mas si manifestar. Ale objawić się. Differenti. Jest różnica. Apparecer significa Nossa Senhora che apparece a Medjugorje, per esempio. Ukazać się, na przykład Maryja, objawić się Maryja, jak Maryja w Medjugorje. Eu que apareço a vocês. Ja ukazuję się wam. E que você não vê a hora que eu termine de pregar. Bo wy nie możecie się doczekać, kiedy ja skończę to głoszenie. Tak, tak. Eu apareço. Ja się ukazuję. É diferente o verbo que João usa. Ale inny jest ten czasownik, którym posługuje się Jan. In grego. Z greki. In grego é se manifestar. Czyli objawić się. Manifestar, a palavra, o verbo manifestar, ten czasownik significa oznacza, Deus non somente aparece, Bóg nie tylko się ukazuje, ma realizza alguna cosa importante per la nostra vita. Ale realizuje też coś ważnego w naszym życiu. Si manifesta per aquilo che egli è realmente Deus. Objawia się, że on rzeczywiście jest Bogiem. Sta claro, sì o no? To jest jasne? Expliquei bem, sim ou não? Dobrze to wytłumaczyłem? Tak? Tak, tak ou nie? Tak, então. Ele se manifesta. Więc on się objawia. E nós devemos ter muito cuidado. I musimy bardzo uważać. Ficar muito atentos. Musimy być bardzo uważni. Porque sendo que ele se manifesta, quer dizer para nós uma coisa muito importante. Ponieważ jako, że on się objawia, to chce nam powiedzieć coś bardzo ważnego. Não é uma aparição assim. To nie jest jakiś tam... Dizer, olha, eu sou Deus e quero dizer para vocês... Ukazanie. Una cosa importante, ale facendo mówi, alguna cosa. Że ja jestem Bogiem i chcę pokazać wam coś ważnego, czyniąc coś. Tak? Tá bom? Então vamos ver o que, como é que ele se manifesta. Więc zobaczymy, jak on się objawia. Todo mundo fique com a palavra de Deus. Wszyscy miejcie Słowo Boże. Que tem, que não tem 450 mil anos de purgatório. Ci, którzy mają, ci, którzy nie mają 450 tysięcy lat w czyśćcu. Não, estou brincando, estou brincando. Nie, ja tylko żartuję. Apareceu aonde Jesus aparece? Więc objawił się, gdzie się Jezus objawia? Me ajudem todo mundo. Pomóżcie mi wszyscy. Na Morzu Tyberiackim. No, Mar Lago Tiberia. Na beira do mar. Nad brzegiem morza. Tak? Na beira do mar. Nad brzegiem morza. Todo mundo diga comigo. Oh! Wszyscy niech powiedzą razem ze mną. Oh! Diga comigo, padre. Powiedz razem ze mną, ojcze. O que significa isso? Co to oznacza? Oh! Agora vou explicar. I teraz wytłumaczę. Porque Jesus se manifesta. Dlaczego Jezus objawia się? Uwaga, tá? Uwaga, uwaga, uwaga. Na palavra de Deus, w Słowie Bożym, no Antigo Testamento, como no Novo Testamento, w Starym Testamencie i zarówno w Nowym Testamencie, o mar, morze, é o lugar, jest miejscem, onde vive, e, no, o mar é o símbolo da humanidade. Morze jest symbolem, symbolizuje ludzkość. E no mar, i w morzu, vivem, żyją, as pessoas como nós, osoby takie jak my, que porém, które jednak, no mar, w morzu, tem os dragões, tem os leviatãs, w morzu też są, tem o mal. Jakieś smoki, lewiatan, jest zło. Tak? Na Biblia este o mar é símbolo da vivência, de onde vivem as pessoas o mal, é onde o mal tenta de derrubar as pessoas. W Biblii to jest miejsce, gdzie morze, to jest miejsce, gdzie symbol, miejsce, gdzie żyją osoby, ale gdzie też zło próbuje zniszczyć ludzi. Tá certo? Zgadza się? Tak, tak. Inves, a terra. A ziemia. A terra está aqui. Ziemia to tutaj. É símbolo da
da presencia, no, da sicurezza. To jest symbol bezpieczeństwa. E una terra costruisce casa, costruisce iglesia. Na ziemi buduje dom, buduje kościół. Na terra io coltivo il trigo. Na ziemi uprawiam pszenicę. La soja. Soję. Che mi dà vita. To mi daje życie. Ta terra è simbolo del luogo onde tem a vida. Więc ziemia jest miejscem, symbolem miejsca, w którym jest życie. Agora. I teraz. Vocês podem justamente me perguntar. Możecie zadać mi pytanie. Ma padre Antonello. Ale ojcze Antonello. Perché un mare è simbolo do onde vive também o mal, onde vive as coisas difíceis, os problemas. Morze jest też symbolem tam tego, gdzie żyje zło, gdzie są trudne rzeczy, też problemy. Nós devemos nos situar segundo o pensamento de 2000, 3000 anos atrás. Powinniśmy się usytuować w takim też myśleniu, jakie było 2000 lat temu. Faccio un esempio. Na przykład. Do mar chegavam os piratas. Z morza nadpływali piraci. Que entravam nos vilarejos, nas cidadezinhas. Którzy wchodzili, wpływali w jakieś miasteczka, wioski. Queimavam as casas. Spalili domy. E depois roubavam as crianças e as mulheres e fugiam. Oni też uprowadzali kobiety i dzieci i uciekali. Então o mar é um símbolo de um perigo que estava chegando. Więc morze jest tym symbolem niebezpieczeństwa, które nadchodzi. No mar iam os pescadores. W morze wypływali rybacy. Marido, os filhos. Mężczyźni, mężowie, synowie. Que às vezes a causa da tempestade eles não voltavam. I czasami z powodu burzy oni nie powracali. E morriam. Oni umierali. Da o mar era símbolo da morte. Więc morze było symbolem śmierci. O mar morze era o lugar onde quando voltavam os pescadores. Było miejscem, że kiedy wracali rybacy. Os pescadores contavam. Rybacy opowiadali. Coisas fantasiosas. Jakieś fantazje. Vimos dragões. Widzieliśmy smoki. Vimos bichos enormes. Widzieliśmy ogromne zwierzęta. Que derrubavam os barcos. Którzy wywracali łodzie, które wywracali. Então, o mar era o lugar do perigo, więc dos dragões, do Satanás. Było miejscem niebezpieczeństwa, miejscem szatana. Isto 3000 anos atrás. I tak te 3000 lat temu. Por isso que o mar era símbolo da morte, da dificuldade, do sofrimento, do medo. I dlatego morze było miejscem trudności, lęku. Amém? Amém. O que faz Jesus? I co robi Jezus? Olha a palavra de Deus, o que diz, é muito spójrz, interessante. Co mówi Słowo Boże, to jest bardzo ciekawe. Jesus apareceu. Jezus ukazał się. Se manifestou. De novo, objawił się znowu aos discípulos, uczniom à beira do mar de Tiberíade, nad brzegiem Morza Tyberiackiego. Agora eu vou dizer para vocês, i teraz powiem wam. Depois que o senhor Padre Antonello falou tudo isso sobre mar e sobre a terra, po tym jak ojciec Antonello powiedział to wszystko o morzu i o ziemi, perché Gesù si colloca na beira do mar? Dlaczego Jezus staje nad brzegiem morza? Quero escutar vocês. Ja chcę usłyszeć od was. Quem quer me ajudar, levante o braço. Kto chce mi pomóc, niech podniesie rękę. Vamos lá, vai fazendo um esforço. Postarajmy się. Un esforzo intellettual. Wysiłek intelektualny. Un mar simbolo do perigo. Morze symbol niebezpieczeństwa. A terra símbolo da segurança. Ziemia symbol bezpieczeństwa. Jesus se coloca na beira do mar. Jezus staje nad brzegiem morza. Só moment. Tylko chwilkę. Jezus ma władzę, jest panem. Jezus tem poder, ele é o senhor. Ele tem poder.
Ele é Senhor da terra e do mar. Oh, ele é o Senhor da terra e do mar. On jest Panem morza i ziemi. O que significa o Senhor da terra e do mar? Co to oznacza Pan morza i ziemi? Nas chronić przed niebezpieczeństwem z morza. Para nos defender do perigo que chega do lado do mar. Batemos palma por estes teólogos. Zabijmy brawa dla tych teologów, którzy tutaj wypowiedzieli się. Batemos palma. Zabijmy brawa. Forci, forci, forci. Mocniej, mocniej. Viva esses teólogos. Cześć teologowie. Está entendendo o que quer dizer João? Rozumiecie, co chce powiedzieć Jan? Ele se manifesta. On objawia się. Como o Senhor, como jako Deus que Pan, se encarna. Jako Bóg, który się wciela. Deus que se faz homem. Bóg, który staje się człowiekiem. Se coloca na beira do mar. Staje nad brzegiem morza. Para poder nos defender, aby móc nas bronić i todos os perigos, od wszelkich niebezpieczeństw, a mar, que o mal, które morze, które zło, o mar, símbolo dos dragões, de które Satanás, morze, symbol smoku, symbol szatana, o czym mówi. Amen. Amém? Oh, isso é muito importante. I to jest bardzo ważne. Porque Jesus ressuscitado, ponieważ Jezus zmartwychwstały, se coloca na beira do mar, staje nad brzegiem morza, dizendo para cada de nós, mówiąc do każdego z nas, não tenhais medo, nie bójcie się, eu estou sempre com vocês. Ja jestem zawsze z wami. Diga então à pessoa que está do seu lado, więc powiedz do osoby, która jest obok ciebie, não tenha medo, nie bój się. Jesus está sempre contigo. Jezus zawsze jest z tobą. Tá legal? Dobrze. Vocês acreditam? Czy wierzycie? Tak ou nie? Nie. Jesus está sempre conosco. Jezus zawsze jest z nami. Ele se manifesta. On ukazuje się, objawia się. Resuscitado. Jako zmartwychwstały. E ele vence a morte, dando-nos a vida. I on przezwycięża śmierć, dając nam życie. Bom. Tak. Essa é a primeira coisa, tá bom? To jest pierwsza rzecz, dobrze? Tá bom? Vamos agora fazendo um outro passinho. I teraz postawimy kolejny krok. Que a palavra de Deus quer nos ensinar muitas coisas. Słowo Boże chce nas uczyć wielu rzeczy. Todo mundo fique com a palavra de Deus. Wszyscy miejcie Słowo Boże. Não seja preguiçoso. Nie bądźcie leniwi. Pega o celular. Weźcie telefony. Coloca João capítulo 20. Otwórzcie na Ewangelii Jana, rozdziale 21. Porque é importante. Isso, força. Pega o celular. Weź telefon. E pequenino. Mały. Olha a Biblia. Spójrz, poszukaj Biblii. Capítulo 20, 20, non 21, 20. È 21, padre. Ah, è 21? Come 21? Sto dando os números? Ah, tá bom. Então, olha bem. Ah, è verdade, 21. Ottimo. Então, o vaga. Mi sta seguendo todo mundo? Wszyscy za mną podążacie? E a palavra de Deus diz. Słowo Boże mówi. Diga comigo. É. Razem ze mną. Diga comigo. É. A manifestação aconteceu assim. Objawienie wydarzyło się tak. Diga comigo. Powiedz razem ze mną. A manifestação aconteceu assim. To objawienie tak się wydarzyło. Isso. Vocês claramente dizem tudo bem. I wy z całą pewnością powiecie dobrze. Sim, é verdade, tudo bem. Tak, to prawda, dobrze, ale quando a palavra de Deus, kiedy Słowo Boże fala duas vezes, mówi dwa razy a mesma coisa, to samo, significa que Jesus quer dizer para nós uma coisa muito importante. To oznacza, że Jezus pragnie nam powiedzieć coś bardzo ważnego. Está entendendo? Rozumiecie? Una primeira vez ele diz, pierwszy raz on Jesus, mówi, Jesus se manifestou aos apóstolos. Jezus objawił się uczniom. Primeira vez. Pierwszy raz. Segunda vez. Drugi raz. João diz, Jan mówi, Jesus se manifestou assim. Objawił się w następujący sposób. Ele está dizendo, uwaga. Czyli on mówi, fica acordada. Bądź obudzona, nie śpi. Que ele quer se manifestar para poder dizer para nós alguma coisa. On chce się objawić, by nam coś powiedzieć. Ah,
E vamos ver o que ele quer dizer para nós. Querem saber vocês? I zobaczymy, co on chce nam powiedzieć. Chcecie wiedzieć? Então, vamos lá. Vamos juntos. Idziemy razem. Repete. Powtórz. Estavam juntos. Byli razem. Me ajudem todo mundo, quem é que estava junto. Pomóżcie mi wszyscy, kto był razem. Primeiro. Pierwszy. Pietro. Segundo. Drugi. Quem? Tomé. Tomás. Uh-huh. Terceiro. Trzeci. Quem? Natanael. Quarto. Czwarty. Quinto. Piąty. E depois. I później. E depois. I później. O que diz a palavra de Deus? Co mówi Słowo Boże? Olha, lê a palavra de Deus. Przeczytajcie w Słowie Bożym. Simão. Więc Szymon. Tomé. Tomasz. Depois. Później. Depois. Później. Depois. Filhos de Zebedeu. E depois. I potem. Dois outros discípulos. Repete bem forte. Powtórzcie mocniej. Oh, muito bem. Bardzo dobrze. Então, Pedro, Natanael. Piotr, Natanael. Simão. Depois quem? Tomasz. Tomás. Depois? Filhos de Zebedeu. E outros dois discípulos. Jeszcze dwóch innych uczniów. Quanto faz? Ilu ich jest? Jeden, dois, dwa. Três. Trzy. Quatro. Cztery. Cinco. Pięć. Mais dois, quanto faz? Jeszcze dwóch, to ile? Sete. Siedem. Você sabe o número sete? Wy wiecie, liczba siedem, znacie? É o número da perfeição. To jest liczba, która mówi o doskonałości. Sabem disso, né? Wiecie o tym. O sétimo dia, Deus, depois de ter criado tudo, descansou. Siódmego dnia, po tym jak Bóg stworzył wszystko, odpoczął. Amém? Amém? Então ele não somente se manifesta. Więc on nie tylko się objawia. Ma si manifesta a sete discípulos. Ale objawia się siedmiu uczniom. O sete é o número da perfeição. I siedem to jest liczba doskonałości. Então ele quer dizer para nós alguma coisa. Więc on pragnie nam coś powiedzieć. Vamos lá, vamos trabalhando. Więc będziemy pracować. Importante é que vocês me ajudem. To jest ważne, żebyście mi pomogli. Porque então vamos chegando àquilo que Deus quer dizer para nós. I tak dotrzemy do tego, co Bóg pragnie powiedzieć do nas. São cinco apóstolos. Więc jest siedmiu apostołów. E depois a palavra de Deus diz. I później Słowo Boże mówi. E outro dois discípulos. I innych dwóch uczniów. Uai! Diga comigo, uai! Powiedz razem ze mną. Quem são esses dois discípulos? Kim są ci dwój, kim jest tych dwóch uczniów? Uai! Quem são esses dois discípulos? Kim oni są? Por que ele não nomina os dois discípulos? Dlaczego on nie nazywa ich, nie nadaje imion? Vamos ver teólogo que possa me responder. Zobaczymy, czy jakiś teolog może nam pomóc odpowiedzieć. Bo to my wszyscy. Porque somos nós todos. Um outro teólogo, batemos palma. Kolejny teolog, zabijmy brawo. Batemos palma para ela. Zabijmy brawa dla niej. Bem forte. Jeszcze mocniej. No, ma a coisa se torna ainda muito interessante. To staje się coraz bardziej interesujące. Por que se torna interessante? Dlaczego staje się interesujące? Vamos ver, por que se torna interessante? Zobaczymy dlaczego. Vamos ver se alguém me ajuda. Zobaczymy, czy ktoś mi pomoże. Cinco apóstolos, pięciu apostołów, mais outros dois discípulos. I dwóch innych uczniów. Já começamos a entender, już zaczynamy rozumieć, que aqueles dois discípulos somos nós. Że tymi dwoma uczniami jesteśmy my. A... O que significa isso? I co to oznacza?
Vamos ver, senhora, só um momentinho. Zobaczymy z chwileczkę. Eu sou velhinho, entendo. Jestem staruszkiem. Devagar, muszę chodzić powoli. Vamos lá. W ulubionej piosence Jana Pawła II, Barka, jest powiedziane, że Pan kiedyś stanął nad brzegiem, żeby łowić serca, żeby... serca dusz... dusz ludzkich, nie, żeby łowić serca... Tá bom. Qual que é a letra? Tem essa canção que João Paulo II gostava, que Jesus ficou na beira do mar para pescar corações, almas das pessoas. Ah, você conhece esta música? Znacie tą piosenkę? Então vá cantar. Więc zaśpiewajmy. Vamos cantar. Zaśpiewajmy. Vamos ficando de pé, vamos cantar esta música. I zaśpiewajmy tą pieśń. Vamos cantar esta música. Zaśpiewajmy tą pieśń. João Paulo II gostava. Jan Paweł II ją lubił. Então ele agora do céu. Więc on teraz z nieba. Está escutando a nossa. Słyszy. Nossa música. Będzie słyszał naszą piosenkę. Vai ficar muito feliz. I będzie bardzo szczęśliwy. Ma por favor. Ale proszę. Ninguém de você seja desafinado, eh? Niech nikt z was nie fałszuje. E por isso que eu peço a Ola di non cantar. Dlatego ja proszę Ola, żeby nie śpiewała. Porque quando Ola canta. Ponieważ kiedy Ola śpiewa. No. E si tornò vermelha, olha. Si zaczerwienia. Ma o padre è svariovani. Ojciec jest zwariowany. Możecie podać sobie ręce. Oh, yeah.
Aleluja! Ottimo, vamonos a sentar novamente. Możemy znowu usiąść. Que João Paulo II fica muito feliz. I tak, Jan Paweł II jest bardzo szczęśliwy. Porque tinha saudade. Ponieważ tęsknił. Destas músicas, nós cantamos za tą piosenką para ele. I my zaśpiewaliśmy dla niego. Então chegamos a este ponto. Więc docieramy do tego punktu. Que nós teremos a perfeição. Że my będziemy mieć doskonałość. Są sete discípulos que estão lá pescando. Więc jest siódemka uczniów, którzy łowią. Se nós, se nós. Jeśli my. Como dizia a senhora aí. Jak mówiła tam pani. Fazemos parte. My stanowimy część. Deste número sete. Tej liczby siedem. No, ninguém deve dizer. Nikt nie może powiedzieć. A me interesa solamente pierogi, no me importa nada de nada. Mnie interesują tylko pierogi i nic więcej. Nie, 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 nie. No. Eu gosto somente do doce que João Paulo II gostava. Ja lubię tylko kremówki, które Jan Paweł II lubił. E padre Jan mi ofereceu o doce de Papa João Paulo II hoje no almoço. Jan dzisiaj zaserwował właśnie kremówki. Eu na normalmente eu não como os doces. I zazwyczaj ja nie jem słodyczy. A mi parecia de comer com João Paulo II doce. Ale wydawało mi się, że jem to ciasto razem z Janem Pawłem II. Na verdade, tak naprawdę, Padre Jean, ksiądz Jan falou un'altra cosa, powiedział coś innego. Padre Antonello, ojcze Antonello, al Papa João Paulo II, papież Jan Paweł II, nesti doci, preferia che ti tivesse também un poco di whisky. On wolał, lubił, jak jest tam było trochę alkoholu. Beh, anche também eu gosto di whisky. Ja też lubię whisky. Con gelo. Z lodem. Ma se mi embriagar, ta? Ale bez upijania się. Sem piane se, né? Sem piane se. Intanto, nós descobrimos que Jesus se manifesta. Więc my odkrywamy, że Jezus się objawia. A nós. Objawia się, okazuje se porém nam. Nós fazemos toda a nossa parte. Jeśli jednak my. Fazendo parte deste número sete. Mamy tą naszą część, wykonujemy naszą część, stanowiąc część tej liczby siedem. Non si tirando fora do numero sette. Nie wychodząc poza tą liczbę siedem. A eu participo da missa di domingo. A ja biorę udział w mszy świętej niedzielnej. E fico tranquillo. I jestem spokojny. Obedeço às leis da igreja. Jestem posłuszny prawu Kościoła. Non faço pecado mortal. Nie mam grzechu śmiertelnego. E fico tranquillo. I jestem spokojny. Nie, 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 nie. Este non è un verdadero cristão. To nie jest prawdziwy chrześcijanin. Verdadero cristão è aquele. Prawdziwy chrześcijanin to e ten. Vai realizar. Który będzie realizować. Aquilo que daqui a pouco iremos descobrir. To co za chwilę odkryjemy. Que ainda não foi revelado. Co jeszcze nie zostało objawione. E agora você diga. I teraz powiedzcie. A pessoa que está do seu lado. Do osoby, która jest obok was. Colocando o dedo de você no nariz do outro. Umieszczając wasz palec na nosie drugiej osoby. Está entendendo? Rozumiesz? Está entendendo? Rozumiesz? Você deve fazer parte desse sete. Ty powinieneś stanowić część tej siódemki. Tá entendendo? Rozumiesz? Tak ou nie? Agora como esta manhã. I teraz tak samo jak od rana. Faça assim. Zrób tak. Olha o dedo. Spójrz na palec. Se alguém tinha gripe, jeśli ktoś senhora. Miał grypę. Vai colocando álcool. To teraz możesz umieścić alkohol. Alkohol.
Cioè, forse... Você non pode se tirar fora. Nie możesz wyłączyć się z tego. Non è che você partecipa a questo incontro e poi dice pronto. To nie jest tak, że ty bierzesz udział w tych rekolekcjach i potem mówisz gotowe, ja już wykonałem swoją część. Bo vivendo na frente da televisão. Będę żył sobie przed telewizorem. Olhando a telenovelas brasileiras. Oglądając telenowele brazylijskie. Nie. Cada de nós. Każdy z nas. Deve dizer. Powinien powiedzieć. Si eu quero ver Jesus que se manifesta. Jeśli ja chcę widzieć Jezusa, który się objawia. A mim. Objawia się eu devo ser apostolo com os apóstolos. Ja powinienem być apostołem z apostołami. Eu devo trabalhar na igreja. Powinienem pracować w kościele. Pergunta a pessoa que está do seu lado. Zapytaj osobę, która jest obok ciebie. Você é preguiçoso? Jesteś leniwy? Ah, todo mundo ri, é? Wszyscy się uśmiechnęli. Chi non è preguiçoso, levante o braço aqui. Kto nie jest tutaj leniwy, niech podniesie rękę. Chi non è preguiçoso, levante o braço. Kto nie jest leniwy, niech podniesie rękę. Ah, mentiroso. Kłamczuchy. Mentiroso. Kłamczuchy. Todo mundo, né? Wszyscy. O parroco diz, então. Ksiądz proboszcz mówi, tak więc. Precisamos. Potrzebujemy. De alguna pessoas. Pewnych osób. Mulheres, mężczyzn i kobiet. Que cuidem desta semana de limpar a igreja. Którzy w tym tygodniu posprzątają kościół. Quem se oferece? Kto się zgłasza? E você vê as pessoas? I ty widzisz jak osoby? Que levam a cabeça por alto. Które tak podnoszą głowę wysoko. Ninguém. Nikt. Preguiçosos. Leniwi. Preguiçosos. Olha que no paraíso não vai ninguém preguiçoso, é? Ale wiecie, do raju nie wchodzi nikt leniwy. Ninguém vai preguiçoso, ninguém vai. Nikt leniwy nie idzie tam. Tá? Então. Vamos continuar, va? Więc będziemy kontynuować. Sì, perché agora sto perdendo o orario. Bo teraz straciłem godzinę. Che ore są? 4:10. Nossa, già? Devo terminare a 4:15. 4:30. 4:30. Intanto, tá bom. Vamos continuare un pochino? No, na verdade, 4:45, padre, eu acho. Ah, tá bom. Vamos lá, então. Vamos pegando a palavra de Deus. Więc weźmy Słowo Boże. Era Simão Pedro. Tam był Szymon Piotr. Tomé. Tomasz. Natanael. Natanael. Depois... E dois filhos de Zebedeu. Potem dwóch synów Zebedeusza. E outros dois discípulos. I dwaj inni uczniowie. Cada de você diga o seu nome bem forte. Diga. O seu nome bem forte. Niech każdy z was powie swoje imię głośno. Dois, três. Antonello. Isso. Aqui dentro tem o teu nome, tá? Tutaj w środku jest twoje imię, dobrze? Preguiçosos. Leniwi. Preguiçosos. Vamos lá. E Pedro. I Piotr. Falou. Powiedział. Olha a palavra de Deus. Spójrzcie na Słowo Boże. Menino, olha a palavra de Deus. Zobacz w Słowo Boże. Já perdeu. Już olha się zgubiłeś. Que, olha que preguiçoso. Que... Zobaczcie, que leniwy. Isso. Isso. O que diz Pedro? Co mówi Piotr? O que diz Pedro? Co mówi Piotr? Eu vou pescar. Idę łowić. Eu vou pescar. Idę łowić ryby. Todo mundo diga comigo. Opa. Wszyscy niech powiedzą razem ze mną. O padre. O. Ojcze. Ojcze. O... Ele ri. Ojcze. O que quer dizer esta coisa? Co to chce nam powiedzieć? E agora quero escutar vocês. I teraz chcę was posłuchać. Eu vou pescar.
Idę łowić ryby. O que significa isso? Co to oznacza? Idzie apostołować, łowić ludzi, serca ludzkie. Ele vai apostolar, vai pescar corações dos homens. No. Ela é positiva. É. Ona jest pozytywna. Este padre Antonello. Ten ojciec Antonello. O que significa eu vou pescar? Co to oznacza? Idę łowić ryby. Eli, antes de conhecer Jesus, o que fazia? Przed poznaniem Jezusa, co on robił? Czym się zajmował? O que fazia? Co on robił? Pescava. Pesca, łowił ryby. Tak ou nie? Quando Jesus falou para Pedro, deixa tudo, o que Pedro fez? Kiedy Jezus powiedział do Piotra, zostaw wszystko, co Piotr zrobił? Deixou a barca. Zostawił łódź. E foi seguindo Jesus. I poszedł za Jezusem. Tak ou nie? Tak ou nie? Me está seguindo todo mundo. Wszyscy podążacie? Tak ou nie? Agora ele o que vai fazer? I teraz co on chce robić? Ele foi pescar. Vou pescar. On mówi, idę łowić. Mas, ale, luja, ale, luja. Jezus tinha ressuscitado. Jezus zmartwychwstał. Tak ou nie? Tak ou nie? É. E ele, Jezus tinha aparecido aos apóstolos algumas vezes. Tak Jezus ou nie? Już objawił się apostołom kilka razy. Tak ou nie? E ele o que faz? I co on robi, Piotr? Va pescar. Idzie łowić. Volta. A fazer aquilo que fazia antes de ter conhecido Jesus. Wraca do robienia tego, co robił przed poznaniem Jezusa. É ou não é verdade? To prawda czy nie? Que muitos cristãos fazem isso? Że wielu chrześcijan też tak robi. É ou não? Tak ou nie? Recebe primeira comunhão. Przyjmują pierwszą komunię świętą. Recebe krisma. Przyjmują bierzmowanie. Si casam. Biorą ślub. I depois. I później. Arrivederci. Ciao, ciao. Volto na vida di antes. Wracają do poprzedniego życia. Esta coisa faz nos refletir um pouquinho. To sprawia, że możemy się nad tym zastanowić. É meu irmão, minha irmã. Mój bracie, moja siostro. Você que recebeu sacramentos. Ty, który przyjąłeś sakramenty. Você que recebeu Eucaristia. Ty, który przyjąłeś Eucharystię. O que faz durante a semana? Co robisz w ciągu tygodnia? Volta na vida antes de ter ressuscitado Jesus? Wracasz do życia sprzed zmartwychwstania Jezusa? É importante refletir. To jest ważne się nad tym zastanowić. Porque nós devemos ter o cuidado. Ponieważ my musimy mieć uwagę. Que ser cristãos. Na to, żeby być chrześcijaninem. Não significa somente a missa de domingo. To nie oznacza tylko iść na mszę świętą w niedzielę. Non significa somente participar destes encontros. To nie oznacza tylko brać udział w takich rekolekcjach. Precisa. Potrzeba. Rasgar as mangas. Podciągnąć rękawy. I pracować. Se non nos voltamos na vida di antes. Jeśli nie, to powrócimy do wcześniejszego życia. Vamos continuar. Będziemy kontynuować. Aguentam. Dacie radę? Tak, aguenta. Ok. I os outros apóstolos, o que dizem? I inni apostołowie, co mówią? Vamos com você. Vamos com você. Idziemy z tobą. Vamos, homem, deixamos de lado a igreja. Zostawiamy z boku kościół. E vamos com você comer una pizza italiana. I idziemy z tobą zjeść włoską pizzę. No è. È isso mesmo. Właśnie tak. Vamos nos ver a Páscoa. Vamos?
Nos verá Páscoa. Zobaczymy się kolejnym razem podczas Wielkanocy. Agora vou dizer um segredo para vocês, tá bem? Teraz powiem wam sekret. Come si confessa as mulheres? Jak spowiadają się kobiety? Vou revelar para vocês. Objawię to wam. Tá bom? Dobrze. Os padres fiquem de olhos de orelhas fechadas. Księża, zatkajcie uszy. Perché vou revelar um segredo. Bo objawię sekret. As mulheres. Kobiety. Vão do padre. Idą do kapłana. E o padre diz: pode me dizer os pecados. I kapłan mówi: możesz wyznać grzechy. Padre. A, księża. Meu marido. Mój mąż. Non aguento mais. Już nie daje rady. É sempre atrasado. On zawsze się spóźnia. E fica com raiva. I się złości. E preguiçoso. I jest leniwy. Não me ajuda nunca em casa. Nigdy mi nie pomaga w domu. E meu filho. A mój syn. E fica sempre longe. On zawsze ciągle jest daleko. E minha sogra. A moja teściowa. Nossa, minha sogra. Matko, moja teściowa. Uma hora e meia falando mal dos outros. Półtora godziny mówiąc źle o innych. Depois de un'ora e meia. Po tej półtora godzinie. A mulher diz. Kobieta mówi. Padre. A ojcze, księże. Sou também um pouco invejosa. Ja też trochę zazdroszczę. Tá bom. Invés agora, vocês mulheres. A teraz wy kobiety. Eu digo como se confessa o homem, tá ja bom? Powiem wam, jak spowiadają się mężczyźni. Mulheres, querem saber? Kobiety, chcecie wiedzieć? Tak. Olha as mulheres. Tak, tak, tak. Kobiety. Querem saber? Chcecie wiedzieć? O homem. Mężczyzna. Vai na frente do padre. Podchodzi do kapłana. Olha o padre. Patrzy na kapłana. E diz, padre. I mówi, księże. Sou homem. Jestem mężczyzną. Verdade? Czy to nieprawda? Tak jest, tak jest. Tak, tak, tak. Padre, sou homem. Jestem mężczyzną. E o padre diz, tá bem, entendeu tudo, entendi tudo, tá. I ksiądz mówi, zrozumiałem wszystko. Vai em paz. Em um segundo, drugi? O homem se confessa. Mężczyzna się spowiada? É, padre. I on się spowiada jedną sekundę. Sou homem. Jestem mężczyzną. A vida é assim. Takie jest życie. Então, este tipo de pessoas, homens e mulheres. Więc ten rodzaj osób, mężczyźni, no, kobiety. Są aquelas que fazem parte dos sete discípulos. To są te osoby, które stanowią część tej siódemki uczniów. Não creio mesmo. Nie wydaje mi się, czy oni stanowią część tych siedmiu. Ma tudo bem. Ale wszystko dobrze. Come sempre Jesus è misericordioso. Jak zawsze Jezus jest miłosierny. E os outros apóstolos dizem: Pedro, nós vamos com você. I pozostali apostołowie mówią: Piotrze, idziemy z tobą. E o que acontece? I co się dzieje? Veja, diga, querido, diga. O que acontece? Co się dzieje? Powiedz. Elislansam hedges. O que significa? Elislansam os hedges. Hedges. Em português. Elislansam? Não, antes de lançar as redes. Ale przed rzuceniem sieci. Eles vão, lê a palavra de Deus. Oni idą, przeczytaj słowo Boże. Dizem, sim, tem razão, não pescaram nada. Oni nie złowili nic. O, diga comigo. Powiedz razem ze mną. O, agora entendemos, padre. Teraz już rozumiemy, ojcze. Agora entendemos, padre. Teraz zrozumieliśmy. O, non tem jeito. Se nós voltamos. Nie ma wyjścia, jeśli se my wracamy. Somos cristãos, jeśli my nie jesteśmy chrześcijanami. Non pescamos nada. Nie łowimy nic. Está entendendo? Rozumiesz? Podemos comer tantíssimas eucaristias. Możemy spożywać eucharystię, przyjmować tyle eucharystii. Jesus não fala. Ale Jezus nie mówi. Podemos dizer um monte de terços. Możemy odmówić wiele różańców. A Jesus não fala. Ale Jezus nie mówi.
Podemos jogar as redes. Możemy zarzucić sieci. Mas se não somos ligados ao mundão. Jeśli jesteśmy związani ze światem, ze światowością. As coisas do mundo. Z rzeczami ze świata. Não pescamos nada. To nie złowimy nic. Não pescaremos nada. Nie złowimy nic. É inútil. To jest nieużyteczne. To będzie nieużyteczne. Queridos, nós devemos aprender este particular. Kochani, my powinniśmy nauczyć się tego. Seu padre. Jeśli ksiądz. Não se coloca em comunhão com vocês. Nie jest z wami w komunii. Não solicita para poder participar sempre juntos. Nie zaprasza, by ciągle uczestniczyć razem. Viver o amor trinitário. Ele com vocês. By żyć tą miłością Trójcy Świętej, On z wami. Poder se amar continuamente, como falávamos esta manhã. Móc nieustannie się kochać, jak mówiliśmy dzisiaj od rana. Nós podemos evangelizar. My możemy ewangelizować. Podemos falar, participar destes encontros. Możemy brać udział w takich rekolekcjach. Podemos ir na missa todos os dias. Możemy chodzić na mszę świętą każdego dnia. Nós não somos, estamos unidos no amor entre nós. Ale jeśli nie jesteśmy zjednoczeni w miłości między nami, não pescaremos nada. To nie złowimy niczego. Ficaremos tristes. Będziemy smutni. Magoados. Będziemy mieli urazy. Cada por conta dele. Każdy na swoje konto. E preferimos, come Pedro, voltar à vida de antes. I wolimy, jak Piotr, wrócić do wcześniejszego życia. Feito de vida chata. Życia nudnego. Triste. Smutnego. Sem esperança. Bez nadziei. Palavra de Deus fala muito, é? Słowo Boże mówi wiele. Tak, o nie. Tak? Nie? Porque nós entramos neste modo de pensar. Ponieważ my wchodzimy w taki sposób myślenia. Mają padre que faz tudo. Ale to kapłan ma wszystko robić. Mają padre e ele que deve fazer. Ale to kapłan powinien robić. Nós já temos a nossa família. My już mamy naszą rodzinę. Nós já temos nossos filhos. My już mamy swoje dzieci. Nie. Nada disso. Nic z tego. Tudo errado. Wszystko to jest błędne. Voltamos a pescar como fez Pedro e os apóstolos. Wracamy do łowienia ryb, jak zrobił to Piotr i apostołowie. Sem pescar nada. I nie łowimy nic. Tadinho, o parroco que deve compilar documentos. Biedny ksiądz proboszcz, który musi wypełniać dokumenty. E o parroco que deve fazer as contas. Proboszcz musi płacić rachunki. E o parroco que deve ver administração. Proboszcz musi zajmować się administracją. E o parroco que deve visitar os doentes. Proboszcz odwiedza chorych. Eu parroco, vice-parroco que passa para pedir o dinheiro durante a missa. Proboszcz i wikariusz zbierają składkę w czasie mszy świętej. Que é isso? Co to ma być? E vocês? I wy? Vocês administra, provavelmente alguém de você administra também empresas grandes? Z całą pewnością niektórzy z was zarządzacie dużymi firmami. E não sabe administrar as coisas da igreja? I não sabem? Não querem ajudar o parroco para administrar a coisa da igreja? I nie chcecie pomóc proboszczowi w administrowaniu, w zarządzaniu kościołem. Não é? Tak. Nós somos igreja. My jesteśmy kościołem. Não no parroco. Nie ksiądz proboszcz. Vice-parroco. Czy wikariusz. Nós. My. Todos nós. Wszyscy my. Todos nós. Wszyscy my. Somos famílias cristãs. Jesteśmy rodziną chrześcijańską. Se não fazemos assim, na nossa paróquia não pescaremos nada. Jeśli robimy tak, to w naszej parafii my nie złowimy nic. Não tem jeito, queridos. Nie ma innego wyjścia. A coisa, a palavra de Deus é bem clara. Słowo Boże jest bardzo jasne. Se eu, jeśli ja, não vivo, nie żyję, comunhão, w komunii, com os outros, z innymi, vários grupos, z wieloma grupami, pastorais, z duszpasterstwami, parroco,
z księdzem proboszczem, z wikariuszem. Jeśli każdy działa na swoje konto, to nie złowimy niczego. I wy zauważacie, że wielu odchodzi z kościoła. I my mówimy, oni odchodzą z kościoła, perché querem viver por conta deles. Bo chcą żyć na swoje konto. Perché non trasformamos a pergunta? Dlaczego nie zmienimy tego pytania? Sarà che stanno saindo da igreja perché nós somos cristãos? Czy oni nie wychodzą z kościoła dlatego, że my nie jesteśmy chrześcijanami? Perché a palavra de Deus fala claro. Ponieważ Słowo Boże mówi jasno. Nos atos dos apóstolos. W dziejach apostolskich. Fala. Jest mowa. Eles se queriam bem. Oni chcieli dla siebie dobrze. Era colocado tudo em comum. Wszystko mieli wspólne. Escutavam junto. Escutavam junto a palavra de Deus. Razem słuchali Słowa Bożego. Rezavam juntos. Modlili się razem. Né? Ninguém sofria problemas económicos porque tudo era visto junto. Nikt nie miał problemów ekonomicznych, ponieważ wszystko było patrzone, rozważane razem. E a palavra de Deus diz. I Słowo Boże mówi. Muitos. Wielu. Pediam. Prosiło. De se tornar cristãos. O to, by stać się chrześcijaninem. E todo mundo estava alegre e feliz. I wszyscy byli radosni i szczęśliwi. E às vezes. A czasami. Nós. My. No, vocês não, porque todos vocês são santos. Nie, ale nie wy, bo wy wszyscy jesteście święci. Às vezes. Ale czasami. Vai na igreja. Idzie się do kościoła. Parece que em vez de uma missa de domingo seja um funeral. I wydaje się, że zamiast na mszy niedzielnej jesteśmy na pogrzebie. Todo mundo olhando o relógio. Wszyscy patrzą na zegarek. Vamos ver quando o parco acaba a missa. Zobaczymy, kiedy ksiądz proboszcz skończy mszę. Eu me lembro uma vez. Ja pamiętam jeden raz. Foi em Milão para pregar. Byłem w Mediolanie, żeby tam głosić. A um certo ponto. I w pewnym momencie. O parroco. Ksiądz proboszcz. Se colocou no fundo da igreja. Stanął z tyłu kościoła. E fez. I zrobił. Eu, ja, sendo que sou chato, jako że jestem chato mesmo, sabe? Taki nudny. Rutunier mesmo, chato mesmo. Bardzo taki nudny. Vacto. Não sei como traduzir essa palavra bem. Sou muito chato. Eu rezei outra meia hora. Ja modliłem się jeszcze przez pół godziny. Bom, o parroco daquela paróquia não me convidou nunca até hoje. I ksiądz proboszcz tamtej parafii już nigdy więcej mnie nie zaprosił. Por quê? Porque dlaczego? Infelizmente, ponieważ niestety, a mesma missa, ta sama msza święta, se tornou uma obrigação. Msza święta stała się obowiązkiem. Não se tornou uma fraternidade. Nie stała się momentem braterstwa. Uma condivisão do pão, dos pães. Współdzieleniem się chleba. W Eucharystii, dzieleniem się chlebem. Não. Diz, eu não vou mais na missa com este parroco. Wszyscy mówią, nie, ja już nie idę na mszę świętą z tym proboszczem. Porque este parroco faz uma missa de 37 minutos. Ponieważ ten proboszcz odprawia mszę świętą w 37 minut. Eu quero invés uma missa de 30 minutos. A ja chcę mszy świętej w 30 minut. Então nunca mais. Więc nigdy więcej. Você, por exemplo, olha estes momentos que estamos vivendo, também simples. Na przykład spójrz na te momenty, które przeżywamy, proste. Estamos juntos. Jesteśmy razem. Estamos rindo. Śmiejemy się. Estamos dizendo coisas profundas. Mówimy głębokie rzeczy. Estamos olhando a palavra de Deus. Patrzymy na Słowo Boże. Não nos cansamos. Nie męczymy się. E a palavra de Deus que se torna. I Słowo Boże staje się. Viva no meio de nós. Żywe pośród nas. Eu estou vendo também um particular. Ja też widzę coś. Estou super feliz. Jestem bardzo szczęśliwy. Que praticamente daqui a pouco. Że praktycznie za chwilę.
Vocês? Wy? Se tornarão paralíticos, paralíticos no sorriso. Staniecie się sparaliżowani w uśmiechu. Dizem, o que aconteceu? Powiedzą, co się wydarzyło, co się stało. Participei do encontro com o padre Antonello. Brałem udział w rekolekcjach z ojcem Antonello. Ri todo tempo. Śmiałem się cały czas. Ri demais. I tak bardzo się śmiałem. E me paralisei nos lábios. Że się sparaliżowałem cały. Precisei do fisioterapeuta. Musiałem iść do fizjoterapeuty. E porque estou tão rindo demais. Bo śmieję się zbyt dużo. E todo mundo diz, pa, i wszyscy mówią. Co się stało? Sou feliz. Jestem szczęśliwy. Sto feliz. Jestem szczęśliwy. Porque a palavra de Deus. Bo słowo Boże. Está falando. Mówi. Ao meu coração. Do mojego serca. Isso é importante. To jest ważne. Isso é importante. To jest ważne. Então não tem tempo. Więc nie liczy się czas. Não nos preocupamos. Nie martwimy się. Rimos. Śmiejemy się. Rezamos. Modlimy się. Escutamos. Słuchamy. Estamos prontos. Jesteśmy gotowi. Eu e Padre Jean. Ja i ksiądz Jan. Gostamos demais quando todos vocês levantaram os braços para poder fazer adoração eucarística 24 horas por 24. Bardzo nam się spodobało, jakby wszyscy podnieśliście ręce odnośnie adoracji wieczystej. Significa que em vocês tem o Espírito Santo. To znaczy, że w was jest Duch Święty. Tem coragem. Ale odwagi. Se organizem. Zorganizujcie się. Com Padre Jean. Z księdzem Janem. Rapidos. Szybko. Não perder tempo. Nie traćcie czasu. Não perder tempo. Nie traćcie czasu. Começa. Zacznijcie. A padre tem frio. Ale ojcze, jest zimno. E coloca-te um colchão no pescoço, pronto. Weź sobie jakiś koc na plecy i gotowe. Ma padre, są 2 horas da noite. Mas, sou cansada? E me vem de dormir. Ale ojcze, ja jestem zmęczona w nocy i chce mi się spać. Ebe, ronka. To możesz chrapać. Jesus é feliz. Jesus jest szczęśliwy. Porque está, Jesus, você está roncando com ele. Bo ty chrapiesz z nim. Invés de cantar em língua. Zamiast śpiewać w językach. Pronto, vai roncando. Gotowe, możesz chrapać. Jesus é feliz. Jezus jest szczęśliwy. Agir. Działać. Amar. Kochać. Amar. Kochać. Amar. Kochać. 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 Ecco, isso nos dá felicidade. I to daje nam szczęście. Tá bom, então vamos terminar, senão depois o parco não me convida mais. Więc dobrze, będziemy kończyć, bo potem proboszcz już mnie nie zaprosi. Olha o que diz Jesus. Zobaczcie, co mówi Jezus. No versículo 5. W wersecie 5. Ele perguntou. On zapytał. Filhinhos. Dzieci. Tende alguma coisa para comer? Czy macie coś do jedzenia? É a primeira vez. Que em João. Pierwszy raz to jest kiedy w Janie. João diz filhinhos. Jan mówi dzieci. Meus pequeninos filhos. Moje małe dzieci. Ele ressuscitado. On zmartwychwstały. Olha para cada de nós. Patrzy na każdego z nas. E diz filhinhos. I mówi dzieci. Filhinhas. Dzieci. Synkowie, córki. Ele nos ama. On nas kocha. E ele diz, tem alguma coisa para comer? I on mówi, czy macie coś do jedzenia? E nós dizemos. I my mówimy. Muitas vezes. Wiele razy. Nie, não pescamos nada. Nie, nie złowiliśmy nic. Trabalhamos a noite inteirinha. Pracowaliśmy całą noc. E não pescamos nada. Ale nie złowiliśmy nic. A é evidente. É claro. To jest jasne. Se nós não estamos em comunhão, jeśli my nie jesteśmy w komunii, se não nos tornamos irmãos e irmãs, jeśli my nie stajemy się braćmi i siostrami, non acontecerá nada. Nie wydarzy się nic. Nada. Nic. E iremos dizer a Jesus, i powiemy do Jezusa, pescamos a noite inteira, łowiliśmy całą noc, non colhemos nada. Ale nie zebraliśmy niczego. Entendendo? Rozumiecie? O segredo. Da felicidade, sekret szczęścia, da comunhão, komunii, é o amor. To jest miłość. O segredo da igreja, sekret kościoła, não é criar estruturas, to nie jest stwarzanie struktur, igrejas imensas, ogromnych kościołów. Nie, 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 nie. A igreja vive, kościół żyje, w nossos corações, w naszych sercach. Esta é a igreja viva. To jest żywy kościół. Eu posso celebrar na favela? Ja mogę
lá no Brasil, celebrovat. Mas eu vejo todos os bandidos que estão ficando felizes. Celebrovat odprawiam się świętą na faweli w Brazylii, ale widzę, jak wszyscy bandyci tam są też szczęśliwi. E se converte. I oni się nawracają. Por experiência pessoal eu digo isso. Ja to mówię z mojego doświadczenia osobistego. Ma tem um cachorro que faz o xixi embaixo do altar. Ale jest pies, który na przykład załatwia się pod ołtarzem. Sem água e sem luz. Nie ma wody, nie ma światła. Favela pobre. Uboga favela. Aqueles pobres são felizes. Ale ci ubodzy są szczęśliwi. Sem nenhuma estrutura. Znowu? Sem nenhuma estrutura. Bez żadnej struktury. Fizemos a capella, sabem como? My tam wybudowaliśmy, zrobiliśmy kaplicę. Wiecie jak? As paredes. Ściany. Colla con jornal. Colla unida con jornal. Fizemos as paredes. My zrobiliśmy je z papieru. Porque não tínhamos dinheiro. Bo nie mieliśmy pieniędzy. A igreja viva. Kościół żywy. É esta. Jest taki. E por isso que João mais os outros seis dizem. I dlatego Jan i pozostała szóstka mówią. Com tristeza. Ze smutkiem. Construímos tudo. Budowali wszystko. Somos, não pescamos nada. Ale nie złowiliśmy nic. Então Jesus dice, więc Jezus mówi. Diga comigo. Powiedz razem ze mną. Filhinhos. Dzieci. Tem alguma coisa para comer? Macie coś do jedzenia? Tem alguma coisa para comer? Macie coś do jedzenia? Porque o pão da Eucaristia. Ponieważ chleb eucharystyczny. Como é que acontece? Jak to się wydarza? Vamos lá, me ajude. Pomóżcie mi. Primeira coisa tem a terra, sim ou não? Pierwsza potrzebna jest ziemia. Tak ou nie? Tem a terra que Deus construiu, realizou, tak ou nie? Jest ziemia, którą Bóg zrealizował. E depois? I później? E depois da terra? I potem? O que faz? Tem o agricultor. Potem jest rolnik. Tak ou nie? Tak ou nie? Né? E depois do agricultor, o agricultor o que faz? Vai no potem trator. Rolnik co robi? Bierze traktor. E vira a terra. I orze ziemię. Tak ou nie? Ma o trator è feito para outras pessoas. A traktor jest zbudowany, skonstruowany przez inne osoby. Então, o agricultor. Więc rolnik. Recebe o trabalho de outras pessoas. Też korzysta z pracy innych osób. Para virar a terra. Żeby orać ziemię. Tak ou nie? Depois o que acontece? Potem co się dzieje? O agricultor. Rolnik. Semeia o trigo. Sieje pszenicę. Tak ou nie? Ziarno. Tak ou nie? E depois ele vira a terra. I potem on przysypuje też tą ziemię. A terra fica lá com a semente. Ziarno jest w ziemi. Chega neve. Przychodzi śnieg. O sementinho fica lá bem quentinho, embaixo da neve. Ziarno tam ma tak cieplutko pod śniegiem. Em primavera. I na wiosnę. Pif, 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 pif. Tudo verde. Wszystko zielone. Manches, não tinha nada. A wcześniej nie było nic. Ma foi plantado pelo agricultor. Ale zostało zasiane przez tego rolnika. Tak ou nie? E a terra colaborou, tak ou nie? I ziemia współpracowała. Tak ou nie? E a semente morreu. I ziarno obumarło. Tak ou nie? Para dar o trigo. Żeby wydać pszenicę. Quando chega o momento do trigo. Kiedy przychodzi czas zbiorów. Agricultor o que faz? Passa e corta tudo. Rolnik co robi? On zbiera wszystko, ścina. Mexe com o trigo. On muci tą pszenicę. Este trigo onde vai? I ta pszenica gdzie idzie? Daquilo que trabalha o pão. Do piekarza. Move a massa. Oni poruszają ciasto, e robią ciasto. Lievito. I? No, isso e depois acontece a hostia. I potem wypiekają i potem jest hostia. Tak o nie? Tak o nie? Sta dormindo todo mundo? Tak o nie? Wszyscy śpicie? Então o que acontece? Więc co się dzieje?
Daqui a pouco eu e os niedługo, outros padres. Ja razem z innymi kapłanami. Iremos dizer. Powiemy. Este é meu corpo. To jest moje ciało. E este é o meu sangue. To jest moja krew. Tak? Ma este pão é fruto de quê? Ale ten chleb jest owocem czego? De Deus. Boga. Que cria terra. Który stwarza ziemię. La terra. Ziemi. O agricultor. Rolnik, rolnika. Semente. Ziarna. Di quem prepara o pão. Tym, którzy przygotowują. Do forno. I ciasto, ten chleb i piekarnik. E Jesus diz. Jezus mówi. Filhinhos. Dzieci. Tem algumas coisas para comer? Macie coś do jedzenia? O pão eucarístico? Chleb eucharystyczny. É fruto? Jest owocem. Do trabalho? Pracy. De cada de vocês. Każdego z was. Na igreja. W kościele. Quem reza? Tego, kto się modli. Quem limpa a igreja? Tego, kto sprząta kościół. Quem sistema as luzes? Kto tutaj zakłada? Quem faz as contas? Żarówki. Kto płaci rachunki? Quem cuida do som? Kto zajmuje się dźwiękiem? Quem durante a semana trabalhou para cuidar dos pobres? Kto w ciągu tygodnia pracował, by też zaopiekować się ubogimi? Tudo se torna pão. Wszystko staje się chlebem. E nós consagramos o trabalho de vocês. I my konsekrujemy waszą pracę. Entendeu? Zrozumieliście? Filhinhos. Dzieci. Tem alguma coisa para comer? Macie coś do jedzenia? Não tem jeito. Nie ma innego sposobu. Dizem, no, non pescamos nada. Oni mówią, nie, nie złowiliśmy nic. Então, lá entra Jesus. I tutaj wchodzi Jezus. E dizem para vocês, który mówi do was. Jogai as redes do outro lado. Zarzućcie sieci z drugiej strony. E pescarão. I złowicie. E diga comigo. Powiedz razem ze mną. Eles. Oni. Pescaram. Złowili. 153 peixes. 153 ryby. Naquele tempo, w tamtym czasie, quando João escrevia, kiedy Jan pisał, os israelitas pensavam que as nações presentes no mundo fossem 153. Myślano, że narody, które są obecne na świecie, ich liczba to 153. Então, o que está dizendo João? Więc co mówi Jan? Se você obedece a Jesus, jeśli ty jesteś posłuszny Jezusowi, que te diz de viver de amor trinitário, który mówi do ciebie, by żyć miłością Trójcy Świętej, de se amar na família, by miłować się w rodzinie, na parokia, w parafii, na escola, w szkole, no trabalho, w pracy. Você vive isso, ty żyjesz tym, Deus te permite de poder alcançar, i Bóg pozwala ci, by dosięgnąć o povo inteirinho. Cały lud. As nações inteiras. Wszystkie narody. E sabe, para mim é belíssimo. I wiecie, dla mnie to jest piękne. Porque eu viajo em várias partes do mundo. Ponieważ ja podróżuję po wielu miejscach na świecie. E vejo que o trigo do pão. I widzę, że ziarno, pszenica, chleba. Se torna vivo em muitos lugares. Staje się żywa w wielu miejscach. Deve se tornar vivo aqui. I też powinna stać się żywa tutaj. Entre vocês. Między wami. A padre, já somos vivos. Ale ojcze, my już jesteśmy żywi. Eu digo sempre mais. Ja mówię coraz bardziej. Bardzo, bardzo, bardzo. Bardziej, bardziej. Amen. Amen. Eu sei que vocês estão pensando. Ja wiem, że wy myślicie. Graças a Deus. Dzięki Bogu. Padre Antonello. Ojciec Antonello. Acabou. Skończył.